A wracając jeszcze do Super Bowl, jak wyglądał ten pierwszy moment, kiedy J-Lo weszła na trening i jak ty się czułaś? Czy to było coś takiego dla ciebie, wow, że to się dzieje naprawdę, niech ktoś mnie obudzi? Czy pomyślałaś sobie coś takiego, co będziesz do końca życia wspominać, takie uczucia? Ona już spotkaliśmy się z nią na pierwszym treningu, bo ona przychodziła na każdą próbę, więc oczywiście zrobiliśmy jakieś tam powitanie, jakieś tam krótkie zapoznanie, pod względem tego, że jak ona opowiadała, jak będzie wyglądało to show, jak ona to widzi, jakieś efekty wizualne, coś tam, wszystko nam pokazywali na komputerach. Ale każdy jakby podszedł do tej sytuacji mega jakby profesjonalnie. W takich sytuacjach nie możesz myśleć o tym, że o Boże, stoi obok mnie Jennifer Lopez, albo o Boże, stoi obok mnie Tyga, o Boże, muszę sobie zrobić z nim zdjęcie. Jakby nie, to jest w ogóle, to jest jakby inny level też mentalności, wydaje mi się, ale to też przez to, że jakby u nas, muszę to powiedzieć, przepraszam, u nas w Polsce jakby gwiazdy troszeczkę mają za duże mniemanie o sobie, moim zdaniem. I... Ale będzie. Damy to na ramówkę. że jakby tam oni się naprawdę angażują w to nie jako artysta, ale przede wszystkim jako człowiek. Że oni traktują się na równi z nami. Że to nie jest coś takiego, że posłuchaj, jestem J-Lo, w ogóle nie możesz na mnie patrzeć, nie możesz w ogóle na mnie... Najlepiej to w ogóle mnie nie dotykaj. Że jakby oni faktycznie wchodzą w to całym sobą, tak? Że to jest próba, oni przychodzą ubrani w dres, związane włosy, bez make-upu, tarzają się po podłodze, robią to razem z nami. Czy nawet jak mieliśmy nawet próby też z Becky G, ona w ogóle też, w ogóle wyrąbany kaptur na głowie, cała spocona, ona tak po prostu umierająca tam wszystko. No oni angażują się w to od początku do końca, tak? Tak jak nawet J-Lo, ona była na każdej próbie. Przez 2 miesiące, na każdej, więc to jest to, że jakby ty nie czujesz, jakby wiadomo, jest to J-Lo oczywiście, wiadomo, nie jest to jakaś ktoś tam randomowa osoba z ulicy, ale mimo wszystko jakby ty nie czujesz, że między tobą a nią jest jakaś przepaść. Wiesz, o co chodzi? Że jakby ona nie daje ci tego odczuć jako osoba. I czułaś coś takiego pracując w Polsce z tak, gwiazdami? Tak, że tutaj czasami naszymi? W Polsce mimo wszystko odczuwa się tak, że posłuchaj, ty jesteś tylko tancerzem. Tancerzykiem. Wiesz, o co chodzi? Tak, że jakby... Ja wiem, że to są takie drobnostki, ale nawet, no nie wiem, momenty, kiedy ktoś woła cię na scenę i jest to, nie wiem, produkcja telewizyjna i ktoś mówi, zapraszamy balecik. A ty mówisz, stary, no ty chyba balecików w życiu nie widziałeś, tak? Jakby tak. Wydaje mi się, że nadal ten zawód jest tak traktowany mega przedmiotowo i na bardzo niskim poziomie, gdzie naprawdę uważam, że Polska ma ogrom, po prostu tak utalentowanych tancerzy, że to się w głowie nie mieści i uważam, że naprawdę Polska jest na jednym z wyższych poziomów w Europie i wszyscy to mówią naokoło, nie tylko tutaj. Więc nadal mimo wszystko traktuje się nas po prostu bez jakiegoś tam szacunku. I można to odczuć, nie mówię, że wszystkie gwiazdy, ale niektóre przeważnie właśnie miały coś takiego, że posłuchaj, jakby rozumiem, jesteśmy na tej samej scenie, ale znajdź swoje miejsce. I jakby w tym momencie, jakby mimo twojego profesjonalizmu i wszystkiego, to byś się po prostu odechciewa. Tak. Jakby... Rozumiesz, o co chodzi? I jakby tam, mimo wszystko, to mi pokazało, że niezależnie jak wysokiej rangi była to artystka, wiadomo, zdarzają się też odpały, oczywiście, jak wszędzie. Nie mówię, że Polska jest najgorsza czy coś, bo wszędzie jest ta dobra i zła strona, ale z tymi wszystkimi osobami, którymi miałam okazję współpracować, jakby nigdy nie poczułam takiej tej przepaści, że posłuchaj, ty jesteś tylko tancerzem, jesteś o ileś tam szczebli niżej niż ja, jakby... On był artystą i ja byłam artystą, tak? A my nadal byliśmy na tej samej scenie. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że z ogólnego podejścia do pracy. Na przykład ja nigdy nie spotkałam się z tym, żeby u nas, przynajmniej z tymi gwiazdami, z którymi pracowałam w Polsce. W Polsce? Nie wiem, a z jakimi pracowałaś? Nie wiem jak reszta, nie mogę tutaj powiedzieć, żeby nie było. Nie wiem jak reszta, ale kilka osób, z którymi na przykład miałam okazję współpracować, to nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ta osoba była codziennie na próbie.
A Jennifer Lopez była. Codziennie przez 2 miesiące. Mimo, gdzie ona mogła mieć to gdzieś. A czy to nie wynika właśnie z tego, że te, takie ogromne artystki jak J.Lo są też tancerzami bardzo, bardzo to dobrymi, też a polscy piosenkarze no, z tańcem to tak średnio w większości. To też raz, ale jakby to u niej więc oni też nie inaczej doceniają tą pracę tak, tancerzy. Jakby to u niej też nie wzięło się z niczego. Ona wie, że jeśli ona nie przyjdzie na salę i jeśli nie poświęci ileś godzin to na ten show trening, nie będzie tak wyglądać. To samo nie przyjdzie, to samo się za nią nie zatańczy. Jakby tancerzy mogą zrobić swoje, ale ona też musi zrobić swoje. Ja tak? Nie chcę wydaje to mi się. Zrobić. I dlatego, mimo że ma 50 lat, ona nadal jest na poziomie, jakim jest, bo jej się nadal chce, ona nadal nad sobą pracuje, ona nie ma tego, okej, okay, jestem J.Lo, zrobiłam to, 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 to i to, już mogę wszystko. No jakby ona cały czas stara się iść do przodu, jakby pokazywać z roku na rok lepszą wersję siebie. A u nas czasami ludzie myślą, że jakby to, co zaśpiewają, to wystarczy i reszta zrobi samo za siebie. No nie wiem, pojawienie się na próbie na przykład 2 dni przed występem. No nie wiem, to są dla mnie takie rzeczy, jeśli ktoś traktuje się jako profesjonalnego artystę, to powinien podejść do sprawy naprawdę profesjonalnie. W każdym aspekcie tego, w każdym. A teraz, jak mówię, idziemy cały czas do przodu, więc teraz śpiewanie tylko i wyłącznie dla ludzi jest okej, okay, tak? Jakby ludzie czekają na performance, czekają na show, że dosłownie chyba wióry będą latać, tak? Wszystko. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia podejścia do pracy i do swojej po prostu profesji jako artysty. A czy jest w Polsce jakiś artysta, który właśnie pozytywnie cię zaskoczył tym swoim profesjonalizmem i podejściu do tancerzy? Bardzo, bardzo zaskoczyła mnie pozytywnie Justyna Steczkowska, na pewno. Jak mieliśmy właśnie próby z nią, ona również była na każdej próbie, przychodziła, przebierała się, zakładała szpilki, w których będzie na scenie, żeby ćwiczyć to, żeby nie straciła równowagi, żeby, nie wiem, tu jej gdzieś noga nie utknęła, tu jej się nie poślizgnęła, czy coś tam. Więc faktycznie ona mega profesjonalnie podchodziła do tego i za to ogromny szacunek dla niej. I to wszystko, dziękujemy, do widzenia. Staram się sobie przypomnieć teraz, bo... Kurczę. I tak ciężko mi teraz gdzieś tam, bo naprawdę mało artystów w Polsce chce tańczyć. Jakby, okej, oni chcą tańczyć, ale nie robią nic w tym kierunku, wiesz o co chodzi? Więc to jest jakby tak, chcę, ale może gdzieś tam kiedyś. Więc to jest chyba ten największy problem. Ale nie, jest kilka takich osób, które naprawdę angażowały się w to od początku do końca. Tak, ale no jest to gdzieś tak... Bez porównania. Tak, no bez porównania. No. A czy prywatnie coś cię zaskoczyło w tym takim obyciu na treningach z J.Lo? Czy na przykład, jak wygląda jej, bo jeżeli te 2 miesiące ona jest na każdym treningu, to czy jej rodzina przychodzi na te treningi? Zaskoczyła mnie pod względem właśnie takim jakby zajmowaniem się właśnie rodziny, że nawet w momencie, kiedy mieliśmy przerwę na obiad lub coś w tym stylu, jakby jej dzieci i partner cały czas tam byli, tak? Ona pomagała im odrabiać, nie wiem, lekcje domowe, jadła z nimi obiad, gdzie tak naprawdę mogła mieć to za przeproszeniem w dupie. Tak? Bo jakby jest na, nie wiem, 9 godzinie próby, jest zmęczona jak siemano, jakby ostatnia rzecz, która jest, to, nie wiem, odrabiać teraz ze swoim lekcją zdanie domowe, czy coś tam, czy dyskutować, czy grać w jakieś gry. Jakby ona zawsze w ciągu dnia znalazła taki moment, że te dzieci siedziały z nią, bawiły się, opowiadały jej o coś, ona nagrywała z nimi jakieś TikToki, że faktycznie to wsparcie działało w dwie strony, że oni jakby byli tam, siedzieli, oglądali to, mimo że no nie mają z tym nic wspólnego tak naprawdę i cały czas ją wspierali w tym, to jakby ona w każdym momencie, w którym mogła, oddawała po prostu całą siebie tej rodzinie, tak? Więc wydaje mi się, że to jest chyba też jej główna taka ogromna, ogromna zaleta, że mimo tego napiętego grafiku, jakby to pokazuje, że jeśli chcesz znaleźć czas, to go znajdziesz. Tak jakby wiadomo, że jest to akceptacja z dwóch stron, że jakby jest takie życie, że kurczę, no nie ma mojej mamy w domu, tylko muszę przyjść i odwiedzić ją na próbie. No ale jakby mimo wszystko ona... I oni codziennie ją odwiedzali? No tak przeważnie co 2-3 dni na pewno. Ale mimo wszystko
gdzieś tam ona jest dla nich zawsze, niezależnie od tego, ile ma na głowie i co robi, ona zawsze była jako matka, nie jako artystka, ale faktycznie jako matka, jako osoba, z którą można posiedzieć, pożartować i coś zrobić, mhm. Więc to jest na pewno super. A jak wygląda twoje życie, jak wracasz do twojego rodzinnego miasteczka po takim występie na Super Bowl? Czy cię rozpoznają na ulicach, proszą o zdjęcia? Czy w ogóle jesteś anonimowa i nikt nie wie o Claudii Antos? Wiesz co, ja w ogóle jakby to wszystko, co się dzieje, nie wiem, w moich social mediach, czy to, co pokazuję, jakby często ludzie myślą, że mnie znają przez pryzmat tego, co widzą w internecie. I muszę się tutaj powiedzieć, że ogromnie się mylicie. jakby to jest tylko i wyłącznie jakby zalążek mojego życia, może 5% jakby tego, czym ja się dzielę z ludźmi. Ja po tych wszystkich latach spędzonych w tym środowisku nauczyłam się, że prywatność to jest rzecz najważniejsza i wychodzę z takiego założenia, że czego ludzie nie wiedzą, tego nie mogą zniszczyć. Mhm. Więc ze swojego życia, nie wiem, prywatnego bądź rodzinnego lub całej innej rzeczy, która się dzieje w moim, że tak powiem, życiu i zaciszu, w ogóle tego nie udostępniam, w ogóle tego nie szeruję, nic z tym nie robię. Wiadomo, udostępniam jakieś swoje właśnie rzeczy zawodowe, karierowe, moje inne pasje, typu jakiś snowboard czy coś i jakichś znajomych, którzy są faktycznie związani z tą branżą, którzy na przykład cały czas otaczali się, czyli na przykład Julka, gdzie znamy się już 14 lat, myślę, z Julką. Pracowałyście też razem. Tak, nie? Pracowałyśmy razem, robiłyśmy bardzo wspólnych rzeczy, jakby takich karierowych, wspólnych. Ale tak, muszę powiedzieć, że ogromnie cenię sobie właśnie prywatność i często jest tak, szczególnie było właśnie po You Can Dance, że ludzie gdzieś tak i w sumie nadal tak jest, ostatnio miałam taką sytuację, że pani w banku chciała sobie zrobić ze mną zdjęcie, jak podpisywałam umowę. To był hit, pozdrawiam tą panią bardzo serdecznie teraz. Że jakby... Pamiętacie Zuckendensa? Ja miałam maseczkę na sobie, to jest hit w ogóle. Ja miałam maseczkę na sobie i podpisywałam jakieś umowy właśnie, czy coś tam. I ona stała za mną w kolejce i ja wstaję i ona mówi tak, Jezu, pani Klaudia? A ja tak, w masce. A ja tak, przepraszam? Ona mówi, czy mogę sobie zrobić z panem zdjęcie? I ten pan siedzący za ladą w tym banku tak patrzy na mnie, tak, taki starszy, ja mówię, okej. Okay. Więc zdarzają się oczywiście jakieś sytuacje, że ludzie gdzieś proszą o zdjęcie, czy jakieś inne takie mniejsze, randomowe sytuacje. Jest to ogromnie miłe i naprawdę bardzo to doceniam i zawsze mówię, że nigdy nie mam z tym żadnego problemu, o ile ktoś zna wyczucie sytuacji, bo zdarzają się też różne hardkorowe rzeczy. Jakby jestem w stanie to zrozumieć, oczywiście wszystko, że ludzie czasami dziwnie reagują. Ale tak, staram się zawsze jakby zrozumieć też tę drugą stronę, jak to jest, że nie wiem, ktoś obserwuje kogoś na Instagramie i nagle widzi kogoś i nie zastanawia się, że jesz kebaba teraz sobie na plaży na przykład i nie chcesz robić zdjęcia. Wiesz, raz miałam jakąś taką sytuację, że byłam na siłowni, no wiesz, jak to na siłowni, no po prostu no rozbierasz się, tak, no nie zastanawiasz się nad tym, tak? W szatni, tak? Tak, w szatni. No, czy na środku? Nie, no, w szatni. No ja byłam oczywiście w samych majtkach i zdjęłam oczywiście top, więc byłam nago, bo w samych gaciach dosłownie stałam. I czuję, że ktoś mnie puka w ramię od tyłu. I ja po prostu myślałam, że nie wiem, coś mi upadło, coś zostawiłam, telefon, cokolwiek. No zdarza się tak czasami, tak? Coś ważnego. Tak, odwracam się i ona mi tak, o Boże, Klaudia, proszę, mogę zdjęcie? A ja tak dosłownie obróciłam się nago do niej i ja tak mówię, tak, teraz? I ja mówię, dawaj. I ona tak, nie no, w ogóle, przepraszam. A ja mówię, że spoko, luz. Ja mówię, jeśli poczekasz i się ubiorę, ja mówię, tak, możemy to zrobić, nie ma problemu. I ona mówi tak, i wiesz, i ona stała tak z gotowym telefonem, przepraszam, masz zdjęcie? I ja tak stoję z cytkami na wierzchu, to sobie w samych gaciach i ja tak, może tak, daj mi 2 minuty i możemy to zrobić. Więc faktycznie jakby czasami ludzie nie mają wyczucia, ale jest to śmieszne. Ale tak jak mówię, zawsze staram się jakby zrozumieć tą
drugą osobę, która po prostu jakby, wiesz, myśli o czymś takim. Wydaje mi się, że jakby w naszym zawodzie też przez to, że my często właśnie współpracujemy z jakimiś gwiazdami czy innymi artystami, jakby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jakby ci ludzie nadal są, okej, ogromnej rangi artystą, ale oni nadal są ludźmi. Tak. Więc jakby my jako tancerze nie zastanawiamy się nad tym, o Boże, chciałbym mieć z nim zdjęcie, ja chciałbym mieć to, ja chciałbym mieć tamto. Jakby dla nas to jest praca, tak? Dla nas to jest rzecz normalna, więc my podchodzimy do tego jak do normalnego po prostu zawodu. Ale faktycznie tacy ludzie, którzy śledzą coś takiego i są ogromnymi fanami, reagują różnie, więc jakby ja najbardziej to rozumiem. I szanuję, więc. Z jakim artystą chciałabyś jeszcze wystąpić na scenie? Kto jest takim twoim marzeniem? Mam ilość marzeń i w sumie cały czas coś mi dochodzi. Czyli to nie jest tak, że już J-Lo, już teraz będę leżeć i pachnieć, tylko za... Co jakiś czas coś mi tam właśnie dochodzi, coś tam sobie skreślam i równocześnie dopisuję do tej listy. Na pewno Beyoncé mi się marzy, Chris Brown, Usher, Justin Timberlake. Znaczy z Justinem zrobiliśmy Trolle, ale to była jakby taka, to był po prostu soundtrack z płyty i robiliśmy to do filmu. Bardziej mówię o takiej typu, nie wiem, trasa czy coś z tym związane. Ale pracowałeś z nim tak osobiście? Tak. No i jak? Super. Super. Bardzo ładny. Bardzo ładny pan. Jak wygląda na zdjęciu, tak wygląda na w rzeczywistości. Aha. Więc tak, bardzo, bardzo... A prywatnie? Prywatnie ciężko z nim powiedzieć, bo tak naprawdę tyle, co widzieliśmy go na próbach. I też tyle, zasuwał. I tyle, co z tego, tak. On jest dosłownie artystą jak siemano, dosłownie. Jak siemanko. Jak, tak, jak siemanko. Jakby on nie skupia się tylko na tym, co się dzieje jakby wokół niego, ale on wie o wszystkim. On wie, jak ustawić światło, on wie, jak ustawić dźwięk. Dosłownie to jest najgorsze, że on jakby zna się na wszystkim. Więc jakby wszystkie osoby, które z nim pracują, one zawsze wiedzą, że on wie o wszystkim, jak co zrobić. Jak co ustawić, jak co nagrać, gdzie przenieść, jak to się nazywa, to jakaś linia melodyczna, to jakiś sprzęt, tu oświetlenie. Że dosłownie on jest dobry we wszystkim i ludzie są przerażeni zawsze, że... Nie mogą sobie pozwolić na żadne niedociągnięcie. Oni nie mogą sobie pozwolić po prostu na nic, bo on dosłownie ma świadomość wszystkiego i to jest chyba niesamowite, żeby naprawdę wiedzieć dosłownie, co się dzieje przed tobą, naokoło ciebie, ale również naokoło całej sceny. No to jest hit. A pracę nad jakim projektem wspominasz najlepiej? Najlepiej? To na pewno właśnie wydaje mi się, że współpraca właśnie z Marty Kudelką odnośnie właśnie tych troli, bo to była też właśnie współpraca z tym choreografem, która myślałam, że nigdy mnie nie uderzy mnie ten zaszczyt, a to był właśnie w sumie drugi job, który zabukowałam od razu w przeprowadzce. I na pewno cała Becky G, cała właśnie moment próby, wylotu do właśnie Hiszpanii, podróży od miasta do miasta. Tak, to chyba wydaje mi się cała ogólnie impreza MTV i EMA, ogromne wydarzenie i to te dwie rzeczy na pewno wspominam bardzo. Także bardzo, mam taki ogromny sentyment do tego pierwszego, dlatego że to był jeden z moich jakby pierwszych jobów takich ogromnych, który zabukowałam od razu w pierwszym miesiącu po przylocie do Stanów. Jakoś ta Becky G utkwiła w moim sercu, nie wiem dlaczego. Ale jakoś tak mam sentyment do tego ogromny. Tak. A czy czujesz, że te projekty, które zrealizowałaś, to jest dopiero początek i że jeszcze ogromna misja? Ja myślę, że to była misja przed tobą taneczna. Taka rozgrzewka, tak? Że to był taki tylko lekki truchcik po prostu przed tym długim po prostu dystansem, który dopiero ma być. Tak jak mówię, no korona troszeczkę pokrzyżowała plany. A czy coś się takiego kroiło kolejnego niesamowitego, no, w sumie, co zablokowała korona? Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec to były takie 4 miesiące, że w te 4 miesiące dosłownie miały się wydarzyć wszystkie rzeczy, które były na mojej liście marzeń. W 4 miesiące. Jakie? Nie mogę powiedzieć, bo niektóre z tych rzeczy są przełożone na 2021. Czyli się dowiemy. Tak, więc ja teraz tak mam, że
dopóki coś się nie wydarzy i dopóki coś się nie spełni, nie mówię o tym, okay, żeby nie zapeszyć. Nie zapeszyć, tylko faktycznie jak moja noga już tam postanie. Ty nikomu nie mówisz? Nikomu. Nawet mamie? Nawet mamie. Naprawdę? Naprawdę. To jest taka rzecz, którą trzymam ogromnie dla siebie, jakby ona wie o jakichś tam moich marzeniach i celach, ale faktycznie nie, zostawiam to tak sama. A nie wierzysz to, że słowo wypowiedziane ma podwójną moc i sobie czasami... Nie, uważam, że słowo, które się cały czas jakby rzuca w przestrzeń, jakby we wszechświat i faktycznie cały czas się o tym mówi, to to do nas wróci. Faktycznie. Więc wystarczy, że sobie przed lustrem mówisz? Tak, jeszcze mam to zapisane po prostu na liście, która wisi na tablicy u mnie w pokoju i codziennie rano to widzę i po prostu rzucam to w wszechświat. I uważam, że jeśli faktycznie o czymś mówimy i działamy w jakimś kierunku, to to się wydarzy i wszechświat nas słucha, na pewno. Ale nie warto mówić tego ludziom wszystkim naokoło. Jakby ludzie różnie reagują na różne rzeczy, mimo czy są to szczególnie osoby z tej samej branży, jakby nie powinno się mówić o swoich kolejnych krokach, wiesz o co chodzi? Mm-hmm. Jakby zawsze trzeba zachować taki lekki dystans odnośnie tego, co robisz w życiu i jakie kroki podejmujesz, żeby... No nie można się zawsze aż tak bardzo otwierać. Jakby ja zawsze żeby gdzieś tam zostawiam... Żeby ktoś nie zlądował przypadkiem? Nawet nie o to chodzi, ale zostawiam taki... Zawsze taki jakby kredyt zaufania i tej tajemniczości dla siebie, żeby w razie gdyby coś się wydarzyło lub coś poszło nie tak, ja nie rozczarowuję wszystkich naokoło, tylko samą siebie, wiesz o co chodzi? Okay. Więc bardziej mam takie podejście do tej sytuacji. Więc tak, codziennie rano wyrzucam wszechświat to, co ma się wydarzyć. A właśnie, jak twój codzienny dzień wygląda? Bo z tego, co ja się dowiedziałam, jak cię poznałam na naszym babskim wyjeździe siemankowym, to mówiłaś, że każdego dnia bardzo ciężko pracujesz, chodzisz na wiele klas i jesteś takim małym zapierdzielaczem. Jakbyś mogła nam powiedzieć, jak się przeprowadziłaś do Stanów, to jak twoje życie tam wygląda, taki regularny dzień? W sumie nie zmieniło się jakoś wiele od tego, jak wyglądał mój dzień w Polsce, poza strefą czasową tak naprawdę. A na ile klas tam chodzisz dziennie? No dziennie tak staram się chodzić na trzy zajęcia. Trzy zajęcia po półtorej godziny. Przeważnie jest tak, że wstaję rano, jem śniadanie, idę na siłownię, wracam, coś tam sobie gotuję, jakieś rzeczy coś tam jem, przeważnie idę na próbę i po próbie też po prostu idę na zajęcia. Zależy jak długa jest ta próba, czy faktycznie jestem zgonem umierającym, czy jestem w stanie coś jeszcze zrobić, ale zawsze staram się te trzy zajęcia wziąć w ciągu dnia. Nie zawsze trzy, czasami dwa. Właśnie mówię, zależy od tego, jaka wcześniej była próba. Ale tak, te dwa, trzy zajęcia zawsze staram się tak zmobilizować, żeby iść i po prostu spróbować. No i tak codziennie. Zawsze weekendy sobie odpuszczam, to jest taki czas zawsze weekend typowo na regenerację, jakiś fizjoterapeuta, krioterapia, inne cuda, no bo jakby muszę też zadbać jakby o swój narząd pracy tak naprawdę, który cały czas jest na wysokich obrotach. Nauczyłaś się odpoczywać? Nauczyłam się odpoczywać o dziwo. Chociaż nadal mam takie sytuacje, że wstaję rano i dosłownie nie mogę usiąść na toalecie, bo mój odcinek lędźwiowy krzyczy już tam uspokój się, mając tam, nie wiem, lat żyć. Tak, 95 po prostu. Więc tak, nauczyłam się odpoczywać i faktycznie dbać o to. Zaczęłam zauważać, że po takiej srogiej regeneracji faktycznie ciało działa lepiej, dużo bardziej. Faktycznie jak dolejesz nowego oleju do samochodu, on jeździ lepiej, tak? Więc tak dokładnie samo jest z naszym ciałem. Więc tak, to prawda. Wydaje mi się, że z wiekiem chyba człowiek uczy się odpoczywać, że nie jest maszyną, która może przez 24 godziny na dobę jakby lecieć cały czas na wysokich obrotach. Tylko trzeba docenić narzędzie pracy. Tak, więc to wszystko przychodzi z wiekiem, myślę. Koronawirus pokrzyżował twoje, może nie pokrzyżował, przełożył plany, przełożył tak. na przyszłość, jeżeli chodzi o Stany. Ale wróciłaś do Polski. Czy czujesz, że tutaj się rozwijasz? Czy masz takie poczucie, że kurczę, niech to się już kończy i lecę dalej do tych Stanów podbijać świat? Szczerze mówiąc, ja przyleciałam tutaj tylko z jedną walizką. Ponieważ mój plan był taki, że zostanę tutaj tylko i wyłącznie na 2 miesiące. A jesteś już? Przyleciałam w lipcu, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, już będzie 4 miesiące. Więc nikt się tego nie spodziewał, że jakby w LA i w całych Stanach będzie kolejny lockdown i jakby będzie druga fala koronawirus. Więc
I tak w całej tej sytuacji, w całej tej dramie, pandemii, tego wszystkiego, naprawdę staram się nie narzekać, bo i tak jestem w komfortowej sytuacji, że mogę wrócić do Europy, spędzać czas z rodziną i tańczyć tutaj, ponieważ cała reszta moich znajomych siedzi tam i nie robi nic, tak? Szkoły tańca są zamknięte, wszystkie koncerty, projekty. Szkoły tańca są zamknięte, nic nie działa, jest otwarty tylko supermarket, jakieś pojedyncze takie rzeczy typu z jedzeniem, apteka czy coś innego, więc tam jest totalnie zombieland. Więc jakby korzystam z tego, że mogę być tutaj i uczyć, ile mogę i przekazywać, że tak powiem, swoją, nie wiem, energię, zajawkę, którą cały czas łapię tam. Bo ostatni raz byłam tutaj, no dopiero jak się wyprowadzałam ze Stanów. To był ostatni... Boże, skąd? Z Polski do Stanów. To był ostatni raz, kiedy byłam w Polsce, więc to był faktycznie jakiś dłuższy okres czasu, kiedy mnie nie było tak przez chwilę. Więc tak, korzystam z tego, że mogę tutaj być, nie myśleć o tym, Boże, ale fajnie, jakbym była teraz tam. Takie życie. Jakby katastrofa dotknęła cały świat, to nie tylko ja jestem poszkodowana, więc staram się nie załamywać. Ile planujesz czasu tu zostać jeszcze? Nie mam pojęcia, tak naprawdę. Będziesz do marca? Do marca na pewno nie. Naprawdę? Naprawdę. No nie. No nie. Serio? To jest tak naprawdę... To niedobrze, bo chciałam Cię oficjalnie pierwszy tutaj przed kamerami raz zaprosić, to znaczy drugi raz zaprosić na nasz babski wyjazd. No, wydaje mi się, że raczej nie sądzę. Dobra, przełożymy, nie martw się. I tak przełożymy na listopad. Bo tak naprawdę cały czas jestem w kontakcie ze swoją agentką, która po prostu pisze mi, jak wygląda sytuacja, czy faktycznie coś się zaczyna otwierać, czy nie. I to jest kwestia tak naprawdę... 3 dni, żebym się spakowała i po prostu zabukowała bilet i lecę, więc jakby to jest I jakie rzecz... są rokowania? Na razie rokowania są takie, że może coś zacznie powoli wracać w kierunku grudnia, może, ale to jest tak bardzo, bardzo powolną drogą, że nawet wszystkie umowy, które mieliśmy podpisane na próby czy odnośnie tego, wszystkie umowy są podpisane od stycznia 2021. Więc... Wydaje mi się, że wszystko faktycznie co ruszy, to każdy jak już tak będzie chciał bezpiecznie faktycznie to zacząć, to już od nowego roku, dobra, żeby... babski wyjazd przynosimy na grudzień 2020. 24 grudnia Wigilię spędzamy na babskim wyjeździe. Więc tak, więc na razie mówię, korzystam tyle, ile mogę tutaj w Polsce, podróżuję po Europie, póki jeszcze można nadal latać. Więc tak. A jakie są Twoje plany? Chciałabyś żyć na stałe w Stanach, czy w Polsce, czy może zupełnie w innym miejscu, może na Karaibach? Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, bo nie wiem też, oczywiście chcę jak najbardziej wykorzystać jakby swoją pasję i to, co robię, czyli tańczę cały czas, ale nie mam czegoś takiego, że ogromnie przywiązuję się do miejsc. I wydaje mi się, że to jest chyba moja zaleta, bo ludzie często mają tak... No nie wyobrażam sobie to, wiesz, to są moi znajomi, to jest moja rodzina, to jest moje ulubione mieszkanie, tu jest coś tam. Ja mam coś takiego, że po prostu pakuję walizkę, jeśli mam gdzieś ochotę jechać, to po prostu jadę. I uważam, że jeśli ludzie mają być z tobą, to oni będą niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie się znajdujesz. Więc nie wiem tak naprawdę, nie mam pojęcia. Na pewno gdzieś, gdzie będzie ciepło, bo nie wyobrażam sobie mieszkać gdzieś, gdzie jest ogromnie zimno. Więc w LA chcę wykorzystać na 150% pod względem jakby, nie wiem, tej drogi, którą sobie obrałam i tych wszystkich... I chcesz tańczyć. Tej kariery, tak. I chcę tańczyć, oczywiście, że tak. Ale na starość, na taką starość, to nie wiem, wyobrażam sobie gdzieś w jakimś po prostu domku leżącą pod parasolem z widokiem na morze czy ocean, gdzieś po prostu, gdzie będzie ciepło, będzie piasek, woda i to wszystko, co mi potrzebne do szczęścia tak naprawdę. Na początku naszej rozmowy powiedziałaś, że żeby, jeżeli mogłabyś dać jakieś wskazówki, to żeby osiągnąć i dojść do takiego etapu, w którym ty jesteś jako tancerka, to trzeba mieć twardą dupę i trzeba znać swoją wartość, być pewnym siebie i też być mocno zahartowanym na różne ciężkie sytuacje, które gdzieś cię tam na pewno spotkają. Czy była jakaś taka sytuacja, która cię była ciężka, ale cię wzmocniła, którą pamiętasz, która może byłaby jakąś taką przestrogą dla
dla młodszego pokolenia tancerzy? Czy to na treningach, czy na audycjach? Ktoś cię źle potraktował, a ty sobie mimo tego nie pozwoliłaś podciąć skrzydeł? Tutaj w Polsce w sumie... Wiesz, chodzi mi o coś takiego, żeby pokazać młodym ludziom, którzy się inspirują tobą, że nie zawsze jest tak kolorowo, że nie zawsze ta droga jest usłona różami, żeby się nie poddawać. Teraz miałam taką sytuację na audycji właśnie w LA, że to już był jakiś ostatni etap, tam już był, nie wiem, jakiś po prostu final cut czy coś tam. No i oni poprosili, że okej, to jakby załóżcie teraz szpilki, jakby zatańczcie tą samą choreografię, tylko że w szpilkach. No i tam na audycję, wiadomo, przychodzisz jakby ze swoim headshotem, czyli zdjęciem, CV na kartce. No i była jakby taka półeczka właśnie, jak leży ta kawa. No i leżało właśnie moje zdjęcie wydrukowane razem z tym CV i na tym jakby stały moje szpilki, tak? Wiadomo, żeby to, nie wiem, nie zdmuchnęło czy coś tam. No i skończyliśmy to przetańczenie. No i ja szłam jakby do tej półki, żeby przebrać swoje rzeczy. No i szła przed mną dziewczyna, dosłownie, no nie wiem, w takiej odległości teraz jak ta kamera stoi, podeszła, niosąc swoje rzeczy, jakąś torbę i zrzuciła moje rzeczy o tak i położyła swoją torbę tutaj, gdzie tutaj było 10 tysięcy wolnych półeczek. O nie. To nie chodzi o to, że to było wszystko zajęte, po prostu były wolne. No ja się... Czyli zrobiła to z premedytacją. Tak, totalnie z premedytacją. Ja ją pukam w ramię, ja mówię tak, przepraszam, pomyliło ci się coś? Jakby ja ogólnie zawsze jestem osobą ty bardzo... 1,60 m kapeluszu! Bardzo, 1,63 okej. Zawsze jestem osobą bardzo bezpośrednią i to mnie niestety często gubiło w życiu. I to jest. Tak, że czasami dosłownie ktoś mi chciał dać tutaj poradę. Nieważne. I ja mówię, przepraszam, czy coś ci się pomyliło? Ona mi tak, chciałam tutaj postawić swoją torbę, jak to taki LA attitude, wiesz o co chodzi. Ona tak, chciałam tutaj postawić swoją torbę. A ja mówię tak, nie wiem, oczy mnie nie mylą, ale jest tutaj jakieś 10 wolnych półek, na których mogłaś to zrobić. Ale ja chciałam właśnie tutaj. A ja mówię, okej, w porządku. To była Amerykanka? Tak. Zabrałam swoje rzeczy i ja mówię tak, nie będę z nią dyskutować, po prostu nie mam nawet na to ochoty. Zabrałam po prostu swoje rzeczy i dosłownie, nie wiem, przesunęłam ją może pół metra dalej, bo to była ostatnia już runda. Ja tak, nie będę się w ogóle zniżać po prostu do poziomu tej typiary, bo to po prostu nie ma sensu. Ubrałam te buty i los chciał, po prostu hit, los chciał, że akurat tańczyliśmy w tej samej grupie, bo wywoływali nas po 5 osób. I akurat los chciał, że koleżanka stała obok mnie. Nie miała takiego samego numerka jak ja, ale zostałyśmy razem. No i tańczymy i to jest tak, że na sam koniec ustawiamy się wszystkie dziewczyny w jednej linii, no i jakby oni podejmują decyzję i podchodzi jakiś tam, nie wiem, jeden z asystentów, no i mówi ci na ucho, że nie wiem, proszę zostań, dziękujemy, coś tam, skontaktujemy się, blablabla. No i oczywiście oni tam podchodzą po kolei, powiedzieli mi, że proszę zostań, zabukowałaś tego joba, no i jej nie wybrali. I ona poszła do domu, obrażona oczywiście na cały świat i wszystko. Nie widziałam jej z 3 miesiące na pewno. I to na pewno. Nigdzie, żadnych zajęciach. Żadnych zajęciach, niczym. I Dexter robił zamkniętą audycję. To był jakiś projekt właśnie na Bad Music Awards, coś tam. I robił prywatną audycję i ja mu asystowałam. A co robi asystent? W momencie, kiedy prowadzi na przykład audycję i uczy choreografii, my tańczyliśmy razem, ale by całą choreografię pokazywał na mnie, tak, że jakby, bo on jest facetem, audycja była dla lasek, więc wiadomo, że jakby całą tą choreografię, którą miały zatańczyć, no jemu czasami jest ciężko coś pokazać, że słuchajcie, kobiecego. Zróbcie to tak, tak, a ze względu na to, że jakby jestem też jego normalnie asystentką, no to pokazywałam jakby całą tą choreografię jakby na sobie i później też jak on tworzył jakby cały proces, to też jakby próbował na mnie, co wygląda dobrze, co wygląda źle, co faktycznie ale się sprawdzi. Ale dlaczego ciebie nie angażuje w swoje joby? Ponieważ koncert Dawy był taką sytuacją, że szukali 4 czarnych dziewczyn. Okay. Tak, coś tutaj się jeszcze nie zgadza, jeszcze się nie zdążyłam opalić, więc tak to on zawsze powtarza, że tak, Klada, wszyscy wierzą, że ty jesteś czarna w środku, ale biała na zewnątrz, ale no niestety tutaj to nie przeszło, no i on zawsze po prostu tak walczy z nim,
I właśnie DaBaby powiedział, że słuchaj, jeśli znajdziesz drugą taką białą laskę, żeby była jej opozytem, super. I Dexter tak, okej, to nam będzie asystować. I tak się skończyła ta sytuacja. Więc dla mnie super, bo to też była zupełnie, wiesz, inna nawet w ogóle rola niż zawsze. Więc na audycji tak, asystowałam, pokazywałam tą choreografię. No i Hit chciał, że ona pojawiła się na tej audycji, bo była czarnoskóra, tak? Mhm. Więc tam przyszły same dziewczyny właśnie czarnoskóre. No i na koniec było tak, że... I jaka była jej reakcja? Jak ja cię jej w ogóle nie zauważyłam, bo tam było około 150 dziewczyn, było bardzo dużo. I za stolikiem, jak wybieraliśmy osoby, jak one przynosiły te zdjęcia, siedziałam właśnie ja, Dexter, taki jeszcze jeden chłopak z produkcji i jakiś tam dyrektor kreatywny, który jakby patrzył, czy ogólnie to się razem spina wizualnie, czy coś tam, czy coś tam. No i Dexter jakby wybierał te tancerki, no więc wiadomo, że było szybciej. Ja zawsze jakby podawałam po prostu zdjęcia danych grup i po prostu przekazywałam tą informację do dziewczyn, która przychodzi dalej, a która nie. No i zanim jakby one się ustawiały, no to musiały podejść do naszego stolika i zostawić zdjęcie jakby swoje, swój headshot. Tak. No i to już była jakaś tam, nie wiem, piąta godzina czy coś, już wiesz, widzisz po prostu cały czas jakieś twarze przed tobą, już masz to, Boże, co się dzieje? I to już była któraś już tam godzina i podsuwają mi te zdjęcia następnej grupy, ja te właśnie rozstawiam i podpisuję numerki i ja tak, co? Ja tak, znam tą twarz, ja tak, what the fuck? I na początku, wiesz, byłam tak zmęczona, że nie mogłam skojarzyć w ogóle sytuacji, ale w momencie, kiedy ona do mnie podeszła i usłyszałam jej głos, to od razu po prostu zaskoczyło mnie. Przypomniało ci się to, fu! Jak po prostu w sekundę, jakby to było wczoraj. I ona podeszła właśnie, zabierając to zdjęcie, no tak, cześć, o Boże, jak super cię widzieć, tyle się nie widziałyśmy, mam nadzieję, że wszystko u ciebie w porządku. A ja tak... Ja tak, że ty mówisz do mnie, obok mnie czy koło mnie. Mnie zamurowało pierwszy raz w życiu. I to była właśnie taka jedna z sytuacji, która pokazała mi, jak ludzie tam są fałszywi. Ogromnie fałszywi, szczególnie w tym środowisku. I jak po trupach do celu. Tak. I ona wyszła i Dexter patrzy na mnie i mówi tak, ty ją znasz? A ja mówię tak, znamy się. My znamy się. Ja my później ci powiem, jak się poznałyśmy. I on tak... Okej. Domyślałam się, że nie dostała tego joba. Nie dostała tego joba, ale on nie wiedział o tej sytuacji, wybierając to. Czy byłaś profesjonalistką? Tak. Nie. Ja mu powiedziałam, że tak, poznałyśmy się. Ja mówię, ale to jest długa historia, później porozmawiamy. A on tak, okej. Czyli karma szybko wróciła. Tak, więc to wydarzenie mi pokazało, że naprawdę nie warto. Po prostu nie warto iść po trupach do celu, bo naprawdę karma jest ogromną suką i ona cię znajdzie wszędzie. Więc szybciej niż myślisz. Ona, kiedy po prostu się nie dostała, podchodząc do mnie, odbierając te zdjęcia, no i tak, kurczę, no nie spodziewałam się, że tutaj będziesz, ale super cię widzieć, coś tam, nie wiedziałam, że asystujesz Dexterowi, coś tam, a ja mówię tak, ciebie też super widzieć. Ja mówię tak. I później właśnie skończyła się audycja i on oczywiście, ej, powiedz mi. Powiedziałam o tej sytuacji i on tak, i ty mi nic nie powiedziałaś! A ja mówię, stary, ja mówię, weź się uspokój. Więc tak, więc to była taka sytuacja, którą na pewno długo zapamiętam w swoim życiu, że tam naprawdę ludzie ogromnie próbują cię wykorzystać na każdym kroku, czy to są dziewczyny, czy to są kolesie, że jakby dla nich zawsze znajomość musi mieć jakąś obólną stroną korzyść, tak? Że bardzo ciężko jest tam znaleźć naprawdę takich prawdziwych i oddanych ludzi, więc tam, żeby przetrwać, też musisz znaleźć sobie takie grono, w którym faktycznie otaczasz się i ufasz im bezgranicznie. A jak zbudować...